Cześć, ja mam na imię Sandra, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Study English Online, o czym dzisiaj odcinek gramatyczny, ale też taki dotyczący troszeczkę słownictwa, bo pokażę Wam dwa synonimy do słowa because. Słówka, o których mówiłam we wstępie, to słówka as i since. Tak, to jest dokładnie to samo since, którego używamy bardzo często w present perfect. I teraz, czy możemy je używać, czy możemy ich używać wymiennie, czy one oznaczają dokładnie to samo? Już Wam tłumaczę. Jeżeli popatrzymy na zdania z because lub tymi pozostałymi dwoma spójnikami, to one są złożone zazwyczaj z dwóch części. Przyczyny i skutku. Na przykład, nie mogę Ci dzisiaj odwiedzić, bo jestem bardzo zajęta. Więc mamy skutek, nie mogę Cię dzisiaj odwiedzić i przyczynę, dlaczego, ponieważ jestem bardzo zajęta. I teraz mogę powiedzieć, I can't visit you today because I'm very busy. I wówczas będzie to właśnie oznaczało, nie mogę Cię odwiedzić, bo jestem bardzo zajęta, ale używając słowa because, większy nacisk kładziemy na przyczynę. Ponieważ jestem bardzo zajęta, to chcemy w tym zdaniu podkreślić. Jeszcze bardziej podkreślilibyśmy tę przyczynę, zaczynając zdanie od because, czyli because I'm very busy, I can't visit you today. Jeżeli chodzi zaś o as i since, możemy ich użyć w tym samym zdaniu. Mogę powiedzieć I can't visit you today since I'm very busy, albo I can't visit you today as I'm very busy. Zdanie będzie znaczyło to samo, przetłumaczymy je na język polski w taki sam sposób, ale pamiętajcie, że używając as i since będziemy chcieli bardziej podkreślić skutek, ten rezultat, czyli to, że nie mogę Cię dzisiaj odwiedzić. I znowu, jeżeli zaczniemy od as lub since, czyli as I'm very busy today, I can't visit you, albo since I'm very busy today, I can't see you, to jeszcze bardziej ten skutek podkreślimy. Więc w zdaniach twierdzących lub przeczących, właśnie tak jak tutaj mieliście okazję zobaczyć, w każdym razie nie w pytaniach, możemy używać tych słów wymiennie, w zależności od tego, na podkreśleniu której części, czy skutku, czy przyczyny bardziej nam zależy. Ale w pytaniach już nie użyjemy since i as. W pytaniach użyjemy because. W pytaniach, które zadajemy, sugerując możliwą przyczynę tego, co ma się zdarzyć, co się zdarzyło, użyjemy zawsze because. Na przykład, can't you visit me today because you are very busy? Czyli, czy nie możesz dzisiaj do mnie przyjść, bo jesteś bardzo zajęta? Are you angry because I didn't call you? Czyli gniewasz się, jesteś zły, bo do ciebie nie zadzwoniłam. I tutaj nie jest możliwe, żeby użyć since albo as. W zdaniach twierdzących tak, i przeczących też, ale w pytaniach nie. W pytaniach używamy because, bo tutaj właśnie podkreślamy tą przyczynę, tak? Dlaczego jesteś zły? Dlaczego mnie nie odwiedzisz? I podkreślamy tę przyczynę. Czy to właśnie dlatego, że jesteś zajęty? Czy to właśnie dlatego jesteś zły, bo nie zadzwoniłam? Wszystko to, o czym właśnie Wam przed chwilą powiedziałam, znajdziecie opisane we wpisie pod filmem na dole. Niedługo na kanale i również na stronie pojawią się posty dotyczące bezokolicznika i formy z ingiem, tak zwanego gerund, ale w takiej odsłonie, jakiej nie znacie, będą to zwłaszcza filmy dla osób bardziej zaawansowanych, poziom na pewno, no B2 na pewno, myślę, że C1, gdzieś już nawet zahaczające o C2, bo to są na tym poziomie zagadnienia. I co ciekawe, bardzo często nie ma ich w podręcznikach do gramatyki, również tych zaawansowanych. Także śledźcie stronę, śledźcie Facebooka, śledźcie kanał na YouTubie, bo te odcinki niebawem będą się pojawiały. Będzie to cała seria, ponieważ nie chcę wszystkiego omawiać w jednym długaśnym odcinku, ale na pewno osoby zaawansowane będą, z tego skorzystają, będą też ćwiczenia na mojej stronie
i będziecie mogli dużo, dużo, dużo wiedzy na ten temat dla siebie wyciągnąć. Zapraszam Was właśnie do zaglądania na stronę, zapraszam Was do tego, żebyście korzystali z ćwiczeń, które tam są, żebyście wykupili sobie abonament lub też wypróbowali darmową wersję abonamentu na 1 miesiąc i zobaczyli, jak to wygląda, co na stronie jest. Te materiały są sukcesywnie dodawane, więc część z nich już jest na stronie, ale kolejne będą cały czas się pojawiać i właśnie tak jak mówię, możecie skorzystać na początek z tej 1-miesięcznej bezpłatnej wersji. Zresztą ceny są bardzo przystępne, bo one zaczynają się już od kilku złotych. Najdroższy abonament to jest kilkadziesiąt złotych, ale to jest roczny abonament na wszystkie, już wszystkie materiały. Ode mnie to wszystko w tym odcinku, więc pozostaje mi pożegnać się z Wami, życzyć Wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku, prawdopodobnie w śniadaniu z winiarską. Cześć!